Z Maviciem R2 wszedł zestaw trzech inteligentnych trybów Focus Track. Są to Spotlight 2.0, Active Track 3.0 i Point of Interest również 3.0. Są to trzy tryby, do których przechodzimy bezpośrednio z poziomu ekranu i które umożliwiają albo zablokowanie na obiekcie, tak jak tutaj widzimy, kamera jest zablokowana na obiekcie, a dron porusza się swobodnie. W przypadku Active Track mamy funkcję śledzenia danego wybranego obiektu i można to robić w sposób bardzo sprawny, nawet jeżeli obiekt ukryje się za przeszkodami. I Point of Interest w tym momencie mam możliwość też obserwacji krążenia wokół obiektu, który jest zablokowany. Teraz popatrzmy, jak wygląda zatem pierwszy z tych trybów, a mianowicie Spotlight. Wybieramy obiekt poprzez zakreślenie go na ekranie i następnie pojawia nam się automatycznie Spotlight, czyli podkreślone, aktywne to żółte oko. Dzięki temu kamera faktycznie blokuje nam się na obiekcie w środku planu. Tak jest, tu widzimy, że przez chwilę zgubił. Ja specjalnie nagrywałem ekran do tego celu, żeby pokazać. I widzimy, że jeżeli nie poruszamy drążkami, w tym momencie mamy taką sytuację, że dron zatrzymuje się, czy tkwi w miejscu i tylko ściga nas jak kamera bezpieczeństwa. Jeżeli natomiast poruszamy drążkami, dron leci, jednocześnie utrzymując nas w centrum uwagi. I tutaj widzimy dokładnie tę funkcjonalność. W tej chwili nie poruszałem drążkami, a za chwilę zmieniłem pozycję drona. Drugi przypadek jest taki, który widzimy teraz, że też wybieram właśnie Spotlight. Mamy tutaj już nagrywanie i jest ruch drążka w lewo, czyli to jest prawy drążek w lewo i widać, że jest obrót wokół mnie, a następnie odejście, zwiększenie dystansu, a także zbliżenie. Tutaj ćwiczyłem na różnych wysokościach i na różnym dystansie, żeby sprawdzić, jak Spotlight się sprawuje. Widać, że jeżeli podlecimy zbyt blisko, mamy sygnalizację target to close, czyli faktycznie dron jest zbyt blisko obiektów. Tak wygląda to nagranie, które można wykorzystać w tej chwili. I następny przypadek, już także Spotlight. W tym momencie poruszałem się bardziej dynamicznie, starałem się nadążyć za moją sylwetką podczas dynamicznego ruchu i dron faktycznie nawiązywał się i bardzo ładnie utrzymywał mnie w centrum tutaj kadru. Także to fajnie wygląda, nawet te odejścia, czyli nie tylko zbliżanie, czy nie tylko utrzymywanie tej samej odległości, ale w tym przypadku możemy wykorzystać też możliwość odsunięcia się, czy odlecenia od danego obiektu. Tutaj widzimy, jak to wygląda w przypadku tego, gdy schowaliśmy się za obiektem. Widać, że stracił nas z pola widzenia, więc te tryby też oczywiście nie są doskonałe. Nie są doskonałe i mają trochę jeszcze niedociągnięć, ale tak wygląda nagranie, które można już wykorzystać. I teraz trzeci przypadek to było krążenie na bardzo niewielkiej odległości. Proszę zobaczyć, że tutaj mieliśmy 0,8 metra i nabrałem dystans odpowiednio 13 metrów i następnie zacząłem poruszać tylko drążkiem, który odpowiada za ruch w bok, za lot w bok. I to wszystko właściwie. Tutaj utrzymujemy główną postać w kadrze, a możemy wykonywać dowolne ruchy. To jest fantastyczna funkcjonalność. Uważam, że Spotlight ma naprawdę dobrą funkcjonalność pod kątem wykorzystania tego do na przykład nagrania takich suspensów, czy nagrania zupełnie niekonwencjonalnych ujęć, takich jakich nie mieliśmy do tej pory. Także polecam wypróbowanie Spotlight. Jest to pierwszy z tych trzech, z zestawu trzech trybów Focus Track.
Patrząc jeszcze na zalecenia instrukcji obsługi w tym zakresie, czyli inteligentnego trybu lotu Spotlight, trzeba powiedzieć, że tutaj instrukcja mówi, żeby aktywować ten tryb minimum na wysokości 1 metra, zwykle pewnie więcej. Ja próbowałem nawet na 0,9 też jak najbardziej wchodziło. I też można według instrukcji, oczywiście też to sprawdziłem, można drążkami poruszać, oddalać się, można zmieniać odległość, można zmieniać położenie samego drona. Jeżeli zostaniemy w danym punkcie, dron będzie nas śledził niczym kamera bezpieczeństwa i to jest ta podstawowa sprawa. Oczywiście Focus Track trzeba pamiętać, żeby uważać na bezpieczeństwo. Ludzie, inni ludzie, zwierzęta, obiekty, gałęzie, linie wysokiego napięcia, czy obiekty przeźroczyste, takie jak szkło. Na to trzeba jak najbardziej uważać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I jeżeli korzystamy z aparatury na bieżąco, wiadomo, że trzeba mieć ją pod ręką, żeby móc zapobiec kolizjom potencjalnym. Także tu jest kilka takich zaleceń, warto sobie to przeczytać. Większość jest w miarę interesująca i warto się zapoznać z tym, co jest napisane w instrukcji pod tym względem.